wodne jury i oczywiście pani Kasia Graczy, która jest kierownikiem Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i to z pani właśnie inicjatywy ten konkurs mógł dojść do skutku. No i zdradzę wam, że te ładne nagrody, których w tej chwili nie widzicie, również są zasługą pani Kasi. Ja bardzo się cieszę, że połączone siły naszej biblioteki, pani dyrektor, koleżanek z biblioteki i pani Katarzyny Graczyk, czyli naszego Centrum Ekologicznego, od wielu, już wielu lat powoduje, że w tym miejscu spotykamy się i rozmawiamy, bawimy, zgłębiamy różne tajniki natury. W tym roku wymyśliliście państwo taką fajną formułę dotyczącą drzew, które kryją wielką tajemnicę. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tym samym gronie i oddaję pani głos. Dziękuję. Także po mojej prawej stronie, a waszej lewej znajduje się pani z lasu, która stoi obok drzewka, tak? Na drzewku co wisi? Jak, zobaczcie, co tam wisi? Ptaszki. A w ptaszkach będą zagadki. I zastanówcie się, które z was chciałoby odpowiedzieć na taką zagadkę. Jest ktoś chętny? Zacznijcie od ptaszka. Wyjmij pani zagadkę. Pani może przeczyta. 13. Numer 13. Słuchaj, i teraz. Nie las, nie park, choć się zieleni. Smaczne owoce znajdziesz tam w jesieni. Sady. Pięknie. Proszę, Kasia. Proszę bardzo. Którego? Głośno, nie bać się. Trudna zagadka, ale dzieci wiedzą, że drzewo i glazda, które gubi igły jesienią, to jest mąż. Pięknie pachnie, gdy w lipcu zakwita. Z niej dobra herbata, gdy mróz zazgrzyta. Pięknie. Czy zima, czy wiosna? Mam sukienkę z igieł, nazywam się... Turyma. Igiełki. Zawsze jestem zielona, czy zima, czy wiosna. Mam sukienkę z igieł, nazywam się... Sosa. Sosa. Stoi urocza w zielonych warkoczach. Wesoła w blasku słońca, a wszyscy mówią płacząco. Brawo! Widzę, że się wszyscy, co chcieli skorzystać, skorzystali. Chcę powiedzieć, że wszystkie dzieci, które brały udział w tym konkursie, zwyciężyły. Zwyciężyły, bo ich prace są tutaj dzisiaj pokazane. Wszyscy czekamy. No. Pierwsze miejsce zajęła Marika Konieczna ze szkoły numer 1. Zapraszamy Marikę. Chcę dodać, że Marysi rysunek jest na plakacie. Przepięknie, Marika. Pięknie plakat. To jest piękna dla ciebie wyróżnienie. Pierwszy raz zdobyłaś taką nagrodę ważną? Czy już kiedyś udało ci się? Brałaś udział w jakimś innym konkursie? Brawa. Czyli ma dziewczyna doświadczenie, udało się. A przede bardzo serdecznie ci gratulujemy, bo no, ale teraz już wiem, dlaczego nie wszyscy mogli dostać. To, co, nie zmieściłyby się te nagrody. Zobaczcie, co to jest. Plecak na wakacje. To na wakacje, tak? Proszę bardzo. To do czytania wieczorem, tak, do łóżeczka. A to gra planszowa. Uwielbiamy gry planszowe. My też? Super. A ty możesz podpisać swoją następną pracę, która wygra w następnym konkursie. Proszę bardzo. Brawo. Ale to nie koniec pierwszych miejsc. Ze szkoły numer 2 pierwsze miejsce zajęła również Oliwia Rogojsza. Zapraszamy. Brawa. Szkoła numer 2.
A jest opiekunka tutaj dziewczynki, żeby to jej pomóc. Ja jestem już. O, no niech pani zaski swoje. Trochę to waży. A przecież musimy obciążyć nasze talenty. Bardzo ci dziękuję. Życzę samych sukcesów. Nie tylko plastycznych. Bo jesteś na pewno utalentowanym, niezwykle dzieckiem. Wielkie brawa. I jeszcze jedno. Była jedynka, dwójka i jeszcze raz. Nie, mówię o szkole. Szkoła numer jeden, szkoła numer dwa. I teraz czekamy. Szkoła numer cztery, pierwsze miejsce. Nel Służyńska. Brawa, brawa. Nel, a czytałaś o Stasiu? I o sobie. I o sobie. Dziękuję ci bardzo również, tak jak twoim koleżankom. I życzę udanych niedługo wakacji. Z drzewami w tle, słuchajcie. Z drzewami w tle. Brawo. Szkoła numer dwa, Zuzanna Olejnicza. Szkoła numer dwa, Gazuzia. Brawa, brawa, głośnik. Jeszcze trzecie miejsce, też trzy będą ze szkoły numer dwa, Gabriela Wąś. Zapraszamy, brawa. Gabrysia. Również ze szkoły numer dwa, Ola Daniłko. Ola Daniłko, Ola. Brawa, brawa, głos tego nie słyszę. Dziękuję. Dziękuję. Znajdzie taka, nadeszła taka zmiana, bo będzie chłopczyk ze szkoły numer 4, Paweł Kamiński, brawa, trzecie miejsce. Bardzo Państwu dziękuję, gratuluję wszystkim dzieciom, bo z prawdziwą przyjemnością przyjdziemy tutaj z dorosłymi radnymi, żeby poglądali. O, ja.